Cześć kochani, ja na chwileczkę bardzo chciałam Wam pokazać teraz nasz ogród, ponieważ jest teraz w bardzo pięknej fazie kwitnienia. Wszędzie praktycznie znajdują się azalie i różaneczniki. Mnie przez jakiś czas na blogu może nie być, ponieważ wyjeżdżam na cały tydzień za granicę i kiedy wrócę, być może te azalie już po prostu się przekwitną. Też aparat nie oddaje w pełni ich pięknych kolorów, ale sami zobaczcie, niesamowite, po prostu aż oczy bolą od ich kolorów i od tego zróżnicowania barw. Proszę bardzo, azalie. Azalie miniaturowe i azalie takie dużo wyższe. I jedziemy dalej, proszę Państwa. Również azalie, dalej znowu azalie, więc tych azalii mamy mnóstwo, mnóstwo. Uwielbiam. To jest jedna z najpiękniejszych pór roku tutaj u nas w ogrodzie. Przedzieram się właśnie pomiędzy azalie o różnych kolorach. Jak widać, moja mama również je kocha. I to jest tylko tak naprawdę część ogrodu. Ja widzę u siebie w telefonie, że one są takie bardziej. One w telefonie wyglądają na bardziej różowe, natomiast w rzeczywistości mają takie pastelowe i łososiowe kolory, no ale nie jestem w stanie jakby wam tego w realu pokazać, całego ich piękna. Więc pięknego dnia, pięknego weekendu. Może się jeszcze na blogu zobaczymy dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast mam nadzieję właśnie, że wam również. O, krzesełko, widzę, jest jeszcze. Że wam również się ten ogród podoba tak samo jak mi. Tutaj mnóstwo, mnóstwo serca moja mama w to wszystko wkłada i wysiłku. Hej, hej, pa, pa.